Szanowni Państwo, witam Was wszystkich serdecznie. Otwieram 57. zwyczajną sesję Rady Gminy Garbulin. Witam Pana Wójta, witam Panią Martynę, Panią Agnieszkę, Państwa Radnych. I przeczytam Państwu porządek obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę o potwierdzenie obecności. Dziękuję bardzo. W dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Ustalenie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na postanowienie nr 4 łamane przez 2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w podziale gminy Garbulin na okręgi wyborcze. Informacja wójta gminy Garbulin o bieżącej działalności w okresie między sesjami. Sprawy również zamknięcie sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. I kto z Państwa? Przechodzimy do kolejnego punktu. Przeczytam teraz postanowienie. Postanowienie numer 4 łamane przez 2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w podziale gminy Garbulin na okręgi wyborcze. Na podstawie artykułu 421 paragraf 1 w związku z artykułem 419 paragraf 2 i 3 do ustawy z dnia 5 paragraf 2 i paragraf 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 2408, komisarz wyborczy w Siedlcach 2 postanawia, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w podziale gminy Garbulin na okręgi wyborcze ustalonym postanowieniem nr 6 łamane przez 2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału gminy Garbulin na okręgi wyborcze, ustalania ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2023 roku, pozycja 5498. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 roku, pozycja 9662. Paragraf 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, uwzględniającym zmiany w podziale, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia. Paragraf 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Garbulin, Wojewodzie Mazowieckiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Garbulin. Paragraf 4. Na postanowienie Radzie Gminy Garbulin, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 zgodnie z artykułem 9 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego. Przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach 2. Paragraf 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach i sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Garbulin.
Komisarz wyborczy w Siedlcach 2 Konrad Milcarek. Uchwała nr 57, łamane przez 445, 2024 Rady Gminy Garbolin z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wniesienia skargi na postanowienie nr 4, łamane przez 2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 19 stycznia 2024 w sprawie zmiany w podziale Gminy Garbolin na okręgi wyborcze. Rada Gminy Garbolin uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie nr 4 łamane przez 2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w podziale gminy Garbolin na okręgi wyborcze stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Garbolin do wniesienia skargi, o którą mowa w paragrafie pierwszym, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie był przeciwny. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Czy mam to teraz przeczytać, czy to na sam koniec? Słucham? Informacja wójta gminy Garbolin o bieżącej działalności między sesjami. Poproszę o zabranie. Drodzy Państwo, wiele czasu nie minęło z tej sesji. Dzisiaj sesja ekstremalnie szybko zwołana z racji krótkiego terminu na możliwość odwołania się od decyzji komisarza wyborczego. Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, no na wiele na razie pogoda nie pozwala. Na razie jesteśmy po przetargach na drogi, znaczy na drogę jedną, ulicę Przemysłową w Miętnem. To nas bardzo cieszy, bo kwota, która została zaproponowana przez wykonawcę, była no dość niższa niż mamy w budżecie, więc mamy oszczędności z tego tytułu. Zaznaczam, że jeszcze na to mamy wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga, która będzie poszerzona, poprawiony chodnik zjazdy, więc dość kluczowa droga dla Miętnego, ale też dla całej gminy na pewno zostanie, jest tam poprawiony i jej bezpieczeństwo też zwiększone, bo tam takie pewne elementy poprawiające bezpieczeństwo też będą zaimplementowane. Więc to mnie cieszy. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to jest firma Meltor. Meltor, czyli firma, która już wcześniej wykonywała działania na tej drodze. Chodnik, który był tam ułożony wzdłuż, ten też ta sama firma układała. Ofert było około 8 złożonych, więc duże zainteresowanie jest. Co nas bardzo cieszy, więc bo przed nami kolejne przetargi, więc mam nadzieję, że to zainteresowanie nie będzie słabe. Sporo firm zmieściło się w kwocie naszej kosztorysowej, więc to na razie dobrze rokuje. Jesteśmy też po przetargach na niektóre place zabaw, które ogłosiliśmy. Wola Wesławowska, Wola Rębkowska, Sulbiny. W niektórych nie mieścimy się w budżetach, więc tam będziemy pewne roszady robić. Mamy kolejne projekty szykowane i będziemy wraz z upływem czasu ogłaszać kolejne te przetargi. Pracownicy oceniają te wszystkie oferty złożone. Jest ich bardzo dużo, więc tej pracy jest naprawdę dość sporo. Więc mam nadzieję, że kolejne dni przynoszą kolejne rozstrzygnięcia i będziemy podpisywać umowy na kolejne inwestycje. W tym roku 43 miliony jest co wydawać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Postanowienie nr 30 łamane przez 2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w podziale gminy Garbolin na stałe obwody głosowania. Na podstawie artykułu 13 paragraf 1 w związku z artykułem 12 paragraf 11 ustawy dnia 15 stycznia 2011 roku
Kodeks wyborczy, dziennik urzędowy z dnia 2023 roku, pozycja 2408, komisarz wyborczy w Siedlcach 2 postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w podziale gminy Garwoli na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem nr 7 łamane przez 2023 komisarza wyborczego w Siedlcach 2 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału gminy Garwoli na stałe obwody głosowania ustalania ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, dziennik urzędowy województwa mazowieckiego z 2023 roku, pozycja 5629, dziennik urzędowy województwa mazowieckiego z 2023 roku, pozycja 6493, dziennik urzędowy województwa mazowieckiego z dnia 2023 roku, pozycja 9654. Paragraf 2. Dokonuje się aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Garwoli ustalonych postanowieniem, o których mowa w paragrafie 1. Paragraf 3. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w paragrafie 1, uwzględniający zmiany dokonane niemniejszym postanawianiem oraz aktualizacją opisu granic obwodu głosowania otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia. Paragraf 4. Postanowienie podlega przekazaniu wójtowi gminy Garwolin, wojewodzie mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Paragraf 5. Na postanowienie wyborcą w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2 zgodnie z artykułem 9, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego. Przez upływu terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi komisarzowi wyborczemu w Siedlcach 2. Paragraf 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w sposób wyznaczająco przyjęty na obszarze gminy Garwolin. Komisarz wyborczy w Siedlcach 2 Konrad Milcarek. Czy te obwody też mam czytać teraz? Panie wójcie? Podziału? Tak, to przeczytaj. Podział gminy Garwolin na stałe obwody głosowania. Numer pierwszy. Granica obwodu głosowania. Feliksin, Ruda Talubska, Taluba. Siedziba obwodowej komisji wyborczej. Szkoła podstawowa im. Księdza Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej. Punkt drugi. Izdebnik, parcele Rębków. Świetlica OSP w Izdebniku, Izdebnik 16. Punkt trzeci. Stoczek Wilkowija Zakącie, Szkoła Podstawowa imieni Marii Wójcik w Wilkowiji, Wilkowija 48. Punkt czwarty. Niecieplin, Unin, Kolonia. Świetlica Wiejska w Niecieplinie, Niecieplin 30A. Punkt piąty. Czyszkówek, Ludzin, Natalia. Urząd Gminy w Garwolinie, ulica Mazowiecka 16, punkt 6 Jagodne Michałówka, Świetlica Wiejska w Jagodnym, Jagodne 57A. Punkt 7. Budy Uśniackie, Uśniaki, Władysław, Wola Władysławska, Szkoła Podstawowa Woli Władysławskiej, Wola Władysławska 27. Punkt 8. Wola Rębkowska, ulica Dębowa, długa od numeru 2 do numeru 40, numery parzyste, długa od numeru 1 do numeru 49, numery nieparzyste. Ekologiczna, krótka, lipowa, ogrodowa, przemysłowa, słoneczna, spacerowa, topolowa, zielona. Szkoła Podstawowa Woli Rębkowskiej, Wola Rębkowska, ulica Długa 90. Punkt 9. Krystyna, Stara Huta. Świetlica Wiejska w Krystynie, Krystyna 78A. Punkt 10. Sławiny, Solbiny, ulice Akacjowa, Bitumiczna, Chabrowa, Dębowa, Górna, Janowa. Jaśminowa, Kwiatowa, Lelewela, Lipowa, Liliowa, Nowa, Nowowiejska, Parkowa, Różana, Słowackiego, Spokojna, Topolowa, Warszawska, Zielna, Przedszkole Bajkowe, Bajkowa Kraina w Sulbinach, Lubelska 52. Punkt 11. Ewelin Rębków. Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej w Rębkowie,
ulica Starowiejska 8. Punkt 12. Miętne, ulica Cicha, Garbolińska Główna od numeru 2 do numeru 104, numery parzyste, Główna od numeru 1 do numeru 57, numery nieparzyste. Konwaliowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Piękna, Pogodna, Szkolna, Wspólna. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, ulica Główna 49. Punkt 13. Górki, Świetlica Wiejska w Górkach, ulica Księdza Stanisława Pasionka 10. Punkt 14. Nowy Puzno, Stary Puzno. Świetlica Wiejska w Nowym Puznowie, Nowy Puzno 46. 15. Wola Rębkowska, ulica Długa od numeru 42 do numeru 276, numery parzyste. Długa od numeru 51 do numeru 283, numery nieparzyste. Dworcowa, Kolejowa, Leśna, Łączna, Wiatraczna, Zacisze. Szkoła Podstawowa Woli Rębkowskiej, ulica Długa 90. Przez punkt 16 z Sulbiny, ulice Barzantowa, Białej Brzozy, Brzozowa, Długa, Drukarska, Grabowa, Jasna, Kasztanowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, nad Zdrojem, Nadwodna, Ogrodowa, Osiedlowa, Spacerowa, Starowiejska, Tęczowa, Urocza, Wspólna. Świetlica OSP w Sulbinach, Wspólna 46 i punkt 17, Miętna, ulica Główna od numeru 106 do numeru 128, numery parzyste, Główna od numeru 59 do numeru 71, numery nieparzyste. Kaszmirowa, Kościelna, Leśna, Nowa, Okrzemki, Osiecka, Piaskowa, Polna, Promienna, Przemysłowa, Spacerowa, Spokojna, Wiatraczna, Zacisze. Świetlica OSM w Miętnem, ulica Główna 118. Dziękuję bardzo. OSP. Tak, OSP. Kiedyś tam było OSM blisko. A podzielę OSM? Kiedyś była zlewnia, nie? To dla starszych to czyta, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest. No. Ale w pamięci zostało. Kto wie, może tam będzie o filia. To... Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo. To wszystko, tak? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przybycie i zamykam 50.